Koperniku najczęściej czujemy się jak małe dzieci, ale dzisiaj to wieczór tylko dla dorosłych. To już jest 39. wieczór dla dorosłych. Mamy 4-letnią historię, ale pomysł dokładnie jest ten sam, kiedy zaczęliśmy to robić. Czyli udostępnić centrum osobom dorosłym, a tak naprawdę uniemożliwić, tak, wejście tu dzieciom. Trochę to brzmi może niesympatycznie, ale zależy nam rzeczywiście na ludziach dorosłych, które wówczas, kiedy są dzieci, mają dosyć utrudnioną możliwość ogarnięcia tego i docenienia tego, co tutaj mamy. Mamy masę atrakcji wyjątkowych. Specjalnie na takie dni zapraszani są eksperci, żeby prowadzić wykłady bardzo często o rzeczach, o których nie usłyszymy gdzie indziej. Super, wspaniale, czuję się jak dziecko w przedszkolu. Porównanie do mocy ścisku, jaką ma Anakonda, ale trochę boję się włożyć tam rękę, bo jeszcze nie wiem, którym przyciskiem mogę zwolnić ten uścisk. Może spróbujmy. Super zabawa. Śmiechu co nie miara po prostu. To mój pierwszy raz tutaj, na tym wieczorze dla dorosłych. W tym momencie powiedziałabym, że najbardziej mi się podobała ta wystawa dotycząca fizyki, czyli jakieś tam fale, drgania. Niech więc ta poezja pod strzechę utrafi i niech niesiona będzie do każdej parafii.